70 lat temu w kościele w miejscowości Łęguty odbyło się pierwsze w okolicy nabożeństwo od chwili wkroczenia czerwonoarmistów na terytorium Prus Wschodnich. Z tej okazji ostrycka parafia ewangelicka augsburska przy współpracy z fundacją Türnitzmühle Heritage zorganizowała w łęguckiej świątyni wspomnieniowe nabożeństwo poświęcone osobie lekarza, który jesienią 1946 roku odważył się odprawić liturgię, Hansa Grafa von Lendorf. Specjalnie z tej okazji na Mazury przybył przyjaciel i dawny asystent hrabiego von Lendorfa, dr Christian Mail. Poznałem hrabiego von Lendorfa dawno temu, gdy byłem jego asystentem w trakcie praktyki lekarskiej w zachodnich Niemczech, po tym jak udało mu się dotrzeć na zachód po jego tułaczce przez Prusy Wschodnie. Razem pracowaliśmy w klinice jako lekarze i mieliśmy wiele okazji do rozmów na temat wspomnień tych ciężkich czasów, gdy do Królewca wkroczyli Sowieci. Ogrom okrucieństwa wojny i późniejszej sowieckiej okupacji wywarły ogromny wpływ na głęboko wierzącym młodym von Lendorfie, który jako lekarz postanowił nieść pomoc wszystkim potrzebującym, bez względu na pochodzenie. Dzieło te kontynuował aż do śmierci. Z jego wiary wypływała idea niesienia pomocy potrzebującym i propagowania pokoju między narodami. Była to przeogromna moc, która dawała mu siły do pracy każdego dnia, nawet wtedy, gdy wszyscy inni się odwracali. Postać wschodniopruskiego arystokraty szybko stała się wzorem dla jego asystenta Maila, który poświęcił się ideałom hrabiego, doskonaląc się zarówno w sztuce medycznej, jak i służąc zakonie Janitów oraz kontynuując misję von Lendorfa. W 1966 roku poprosił mnie, gdy już będę dobrym lekarzem, żebym pojechał do Prus Wschodnich, aby tam pomagać wszystkim potrzebującym. I tak już od 25 lat jestem tutaj i staram się pomagać, jak tylko mogę. Dr Christian Mail, dziś jako komandor Komandorii Pruskiej Ewangelickiego Zakonu Joanitów, regularnie zaopatruje liczne zakonne stacje socjalne znajdujące się na Warmii i Mazurach. Jedna z nich jest w Ostródzie. Uznanie dla jego pracy wyraził także papież Franciszek w trakcie niedawnej audiencji Joanity w Watykanie. Wszystkim zainteresowanym osobom nietuzinkowej postaci grafa von Lendorfa i jego historii dramatycznej tułaczki po Mazurach i Warmii polecamy lekturę jego wspomnień na czele ze słynnym Dziennikiem Wschodniopruskim.